Zacznę od tego, że się przedstawię. Nazywam się Włodzimierz Haber i mieszkam we Wrocławiu. Historia, którą chcę opowiedzieć, zdarzyła się naprawdę. Już sobie wyobrażam, co w tej chwili myślicie. Jasne. Yeti, potwór z Loch Ness, też żyją naprawdę. Mało tego, były wielokrotnie widziane. Tym razem jednak ręczę głową za każde wypowiedziane słowo. Od razu chciałbym zaznaczyć, że nigdy nie wierzyłem w duchy, zjawy i tym podobne nadprzyrodzone rzeczy. Wychowywałem się w domu, gdzie rodzice od najmłodszych lat tłumaczyli niedorzeczność takich opowiadań. Nie powiem. Będąc dzieckiem, po kryjomu zasięgałem informacji na temat wszelkiego typu niewyjaśnionych zdarzeń. Ostatecznie dochodząc do wniosku, iż mama z tatą w tym względzie mieli rację. Obecnie mam 58 lat. Wychowałem dwóch synów, od najmłodszych lat wpajając im tylko i wyłącznie racjonalne, czyli logiczne pojmowanie świata. Nie mówiłem, aby śmiali się z ludzi mających odmienne zdanie, ale żeby sami wszystko analizowali, nie dając sobie wmówić zdarzeń rzekomo niewytłumaczalnych. Myślę, że ze swojego rodzicielskiego obowiązku wywiązałem się dobrze. Nie wiem tylko, czy aby na pewno miałem rację. Wszystko zaczęło się 4 lata temu. Wtedy to zamknięto najzwyczajniej w świecie, likwidując zakład pracy, dający zarówno mi, jak i 400 innym osobom zatrudnienie. Proces likwidacji odbył się zgodnie z obranym kursem sprawujących władzę, mającym zdusić wszelki polski przemysł, aby uzależnić się od zachodnich sąsiadów. Po 34 latach zasiliłem grono ludzi bezrobotnych. Zaawansowany wiek, brak innych kwalifikacji zawodowych. To wszystko sprawiło, że skończyłem jako ochroniarz, zarabiający 5 zł na godzinę. To był cios, ale tak wtedy było i takie były realia. Starałem się brać nocne zmiany, więc udawało mi się wyciągać 8 zł. Tak się złożyło, że wraz z kolegą zostaliśmy skierowani do pilnowania jednego z budynków szkoły. Ucieszyłem się, ponieważ od razu dostałem grafik na cały miesiąc z góry, co się w naszej firmie praktycznie nie zdarza. Do tego wszystkie zmiany były na noc. Dla mnie bomba, pomyślałem uśmiechnięty od ucha do ucha. Zawsze śmiałem się z nieszczęśników pilnujących wejścia do szkoły w dzień. Użeranie z gówniarzami byłoby dla mnie istną katorgą. A tu proszę, same nocki. Przez cały dotychczasowy okres zatrudnienia w agencji ochrony ani razu się nie spóźniłem. Nie nawaliłem. A jeżeli zaszła taka potrzeba, byłem gotowy przyjść do pracy nawet w niedzielę. W końcu mnie docenili. Cieszyłem się. Dwupiętrowy budynek niczym szczególnym się nie wyróżniał. Stara elewacja, wpisująca się w okoliczną architekturę, której nie można było odnowić, ponieważ obiekt wpisany był na listę zabytków i remontowane nowoczesne wnętrze. Jedynym słowem była to typowa szkoła, jakich u nas w mieście sporo. Nasza kanciapa znajdowała się tuż przy wejściu. Tego pamiętnego dnia przyszedłem do pracy tuż przed godziną 22. Maciek, mój kompan, już był w przebraniu czekając objęcia zmiany. Nie znaliśmy dwóch naszych zmienników, ale od początku wydawali mi się dziwni. Małomówni. Patrzyli na nas w dziwny sposób. Trochę w życiu przeszedłem, więc wiem, do czego człowiek może być zdolny względem drugiego człowieka. Może zazdrościli, że to nie oni mają nocki. Może myśleli, że dostaliśmy najlepszą ze zmian po znajomości. Kiwam w oko. Nie chcecie gadać, to nie. Podsumowałem w myślach ich postawę. Maciek miał w tej kwestii identyczne zdanie. Była to nasza trzecia z rzędu zmiana. Siedzieliśmy pijąc herbatę, wpatrzeni w ekran małego turystycznego telewizorka, kiedy usłyszałem dziwny dźwięk dochodzący z holu na pierwszym piętrze. Zastygliśmy w bezruchu, wytężając słuch.
Odgłos znamionował biegające po korytarzu w te i z powrotem osoby. Maciek natychmiast ściszył telewizor. Bez wątpienia dźwięk stawianych kolejno szybkich kroków świadczył o czyjejś obecności na piętrze. Odstawiliśmy kubki. Chwyciliśmy oprzyrządowanie, na które składały się pałki i gaz. Następnie wybiegliśmy z pomieszczenia, ile sił w nogach, pędząc w stronę schodów. Nie powiem, abym nie był wystraszony. Pół biedy, jeżeli to kilku małolatów w jakiś tylko sobie znany sposób dostało się do szkoły, urządzając sobie gonitwę. Gorzej, jeśli to złodzieje, chcący obrobić chociażby salę informatyczną. 5 zeta na godzinę to trochę mało, aby tracić życie. Lecz praca to praca. Wiedziałem, na co się pisze. Na piętrze zwolniliśmy, przyklejając się plecami do ściany. Kroki cały czas sugerowały poruszające się po korytarzu osoby. Ustaliliśmy, że na 3-4 wybiegniemy z gazem w jednym ręku i pałką w drugiej. Wykonaliśmy kilka głębokich wdechów, wybiegając. Kroki, tak jak nagle pojawiły się, tak ucichły. Korytarz pogrążony był w mroku. Maciek szybkim ruchem dłoni nacisnął włącznik światła. Kolejne jarzeniówki po kilkukrotnym mrugnięciu rozbłysły jasnym światłem. To niesamowite, ale piętro było puste. Nie było na nim nikogo. Słysząc szum wody dobiegający z męskiej toalety, pognaliśmy w stronę drzwi. Maciek otworzył je zdecydowanym ruchem, ja zaś wbiegłem, trzymając kciuk na przycisku rozpylacza. Z każdego kranu, a było ich 6, leciała pod dużym ciśnieniem woda. Wyglądało na to, że jacyś dowcipnisie najpierw biegali po korytarzu, później natomiast ukryli się w łazience. Rozkręcili krany, a następnie... No właśnie, co następnie? Maciek cały czas stał w drzwiach, obserwując korytarz. Ja tymczasem zapaliłem światło, pozakręcałem krany i powoli, ostrożnie stawiając każdy z kroków, poszedłem sprawdzić pomieszczenie z kabinami i pisuarami. Tylko ja wiem, co wtedy czułem. Ręce drżały, zupełnie nie słuchając rozumu apelującego o spokój. Serce tłukło jak oszalałe. Krótki oddech nie pozwalał w odpowiedni sposób dotlenić organizmu. Najpierw odchyliłem głowę, niepewnie zaglądając do środka. Potem przekroczyłem próg. Nie było tam nikogo. Odetchnąłem z ulgą. Wyjrzałem, spoglądając na Maćka. Blady jak ściana, cały czas stał w progu. Wyglądałem wtedy zapewne niedużo lepiej niż on. Wychodząc, wolałem nie patrzeć w lustro, dlatego nie przekręcając głowy, szybkim krokiem szedłem w stronę kolegi. Byłem tuż przy nim, kiedy za plecami rozległ się huk trzaskających drzwi kabiny. Maciek odskoczył do tyłu, ja zaś nawet nie wiem kiedy i w jaki sposób znalazłem się na środku holu. To już było przesadą. Przetarłem dłonią twarz, niepewnym krokiem zbliżając się do kolegi. Stał z trzęsącą brodą, wpatrując się w zamknięte drzwi. Nie bez obaw postanowiłem jeszcze raz zajrzeć do środka. Nie zastałem tam nikogo. Ani niczego. Nic nie wskazywało na czyjąkolwiek obecność. Kabiny były pozamykane, krany pozakręcane. Nie tracąc czasu, wróciłem do Maćka. Sprawdzimy górę i wracamy. W odpowiedzi jedynie skinął głową. Na drugim piętrze panował mrok. Szliśmy wzdłuż pomalowanych na kremowy kolor ścian, mijając kolejne sale lekcyjne. Sprawdzaliśmy, czy aby wszystkie drzwi są zamknięte. Były, za co osobiście ręczę. Zeszliśmy na dół, powtarzając względem kolejnych klas identyczną procedurę jak piętro wyżej. Wszystkie były pozamykane. Dla pewności kazałem Maćkowi zostać na dole. Sam zaś przebiegłem wzdłuż korytarzy na obydwóch piętrach. Co czułem?
O dziwo, nie był to strach. Bardziej niepewność. Nie było takiej możliwości, aby ktoś się w tym czasie gdziekolwiek ukrył. Ledwo wróciliśmy do dyżurki, a odgłos kroków rozbrzmiał na nowo. Pierdolę, nie idę! Krzyknął Maciek. Tym razem wyjaśnimy to. Ty idź do najbliższych schodów, ja natomiast przejdę szatniami do tych znajdujących się z drugiej strony budynku. Zajdziemy ich z dwóch stron. Daj mi nie więcej niż minutę i wybiegnij na korytarz. Przedstawiłem swój plan działania. Maciek z nietęgą miną przystał na propozycję. Przy biegu schodowym rozdzieliliśmy się. On wszedł na górę, ja zaś zszedłem do szatni. Mijając poszczególne, pooddzielane siatką boksy z umieszczonymi nad wejściami symbolami klas oraz rzędami haków służących za wieszaki, zerkałem w wąskie okienka, upewniając się, czy aby któreś nie jest uchylone. Wszystkie były zamknięte. Truchtem dotarłem do schodów z drugiej strony budynku. Kroki nie ustawały. Jak mi się wydawało, przygotowany na konfrontację, wyskoczyłem zza ściany. Znów nie było nikogo. W drugim końcu holu stał z rozłożonymi rękami Maciek. Rozległ się szum lecącej wody. Nie zważając na nic, dopadłem drzwi łazienki. Otworzyłem je i wcisnąłem rozpylacz. Po kilku sekundach wycofałem się. Zamknąłem drzwi, opierając się o nie plecami. Tymczasem doszedł do mnie Maciek. I co? Nikogo nie widziałem. Ale jeżeli się tam ukrywają, za chwilę zaczną się dobijać. Gdyby moje słowa sprawdziły się i w drzwi zacząłby ktoś walić, kamień spadłby mi z serca. Niestety nic takiego nie miało miejsca. Trzeba wejść i otworzyć okno. 2 godziny i wywietrze je samo. Teraz można się tam udusić, odpowiedziałem. W sumie tak. Wróciliśmy do kanciapy, nie mając pojęcia, co o tym wszystkim myśleć. Teorie oczywiście były, ale żaden z nas wolał nie wypowiadać ich na głos. Mój towarzysz był przerażony. Po bladej skórze spływały krople potu. Nie zdążyliśmy usiąść, jak sytuacja znów się powtórzyła. Mam to gdzieś! Krzyknął Maciek. Niech sami sobie tutaj siedzą. Pierdolę, to idę do domu. Przez chwilę nie wiedziałem, co zrobić. Nie uśmiechało mi się zostawać samemu. Nie mogłem także pójść do domu, zostawiając szkołę samą sobie. Oznaczałoby to szukanie nowej pracy. Co prawda nie sposób było znaleźć mniej dochodowego zajęcia, ale na nic więcej nie liczę. A tu przynajmniej wiem mniej więcej co i jak. Maciek niemalże wybiegł z budynku. Zostałem sam. Wtedy poczułem pierwsze objawy lęku. Na drżących nogach poszedłem na pierwsze z pięter. Oczywiście sytuacja była bliźniaczo podobna do dwóch poprzednich. Kroki ustały, będąc zastąpione rozkręconymi kurkami kranów. Otworzyłem drzwi toalety, natychmiast odsuwając się. Gaz jeszcze nie wywietrzał. Odczekałem kilkadziesiąt sekund. Wstrzymałem oddech, po czym pospiesznie zakręciłem wszystkie krany. Kiedy wyszedłem na hol, w pierwszej kolejności zwróciły na siebie uwagę uchylone drzwi pracowni informatycznej. Jeżeli kiedykolwiek się bałem, to właśnie wtedy. Życie stawiało mnie w obliczu różnych sytuacji. Wiadomo, jak to jest. Czujesz stres przed każdym ważniejszym egzaminem, skokiem na bungee, rozmową z szefem, ale wtedy było to coś innego. Miałem świadomość, jak od stóp do czubka głowy przechodzą kolejne fale ciarek. W przeciągu 5 sekund koszula kleiła się do ciała, a serce mało nie rozerwało piersi. Czując usztywnione nogi, niczym na szczudłach zacząłem iść w stronę sali informatycznej. Wyjąłem gaz, jak również pałkę. Nogą odchyliłem drzwi, powiększając szparę na tyle, by móc zajrzeć do wnętrza. Światło było zgaszone. Pomieszczenie rozświetlał blask włączonych monitorów.
Wsunąłem się w lukę, wchodząc do środka. Wszystkie znajdujące się w sali monitory śnieżyły. Natomiast z głośników wydobywał się szum, w tle którego można było usłyszeć niewyraźnie brzmiące słowa: chodź do nas, chodź do nas, chodź do nas. To było coś niesamowitego. To, co odczuwałem, nie było już strachem. Byłem przerażony. Usta samoczynnie otworzyły się, natomiast ciarki zastąpione zostały kolejnymi falami gorąca. Znieruchomiałem, nie mogąc wykonać jakiegokolwiek ruchu. Układ nerwowy odmówił posłuszeństwa, po prostu wyłączając się. Niemo obserwowałem rozświetloną blaskiem monitorów salę, słysząc przeklęty szum ze słowami w tle: chodź do nas, chodź do nas. Nagle odniosłem wrażenie, że nie jestem w pomieszczeniu sam. Czas zwolnił, niemalże zatrzymując się. Wszystkie odgłosy uciszyło bicie serca i z trudem wdychane powietrze. Powolutku, niczym w zwolnionym tempie, odwróciłem się. To był cień. Wielki, stale powiększający się cień. Huk trzaskających na zmianę drzwi zadziałał na mnie niczym pistolet startowy, pozwalający sprinterom uwolnić tłumione pokłady energii. Wybiegłem z klasy. Na holu przywitało mnie mrugające światło i na zmianę to otwierające się, to zamykające drzwi wszystkich sal lekcyjnych. Rwetes był tak niesamowity, że biegnąc zatkałem uszy. Przez ramię zerknąłem do tyłu. Wyobraźcie sobie mrugające światło i dziesiątki walących z niesamowitą siłą o framugi drzwi. Dopadłem schodów, przeskakując po trzy, zbiegłem na dół. Będąc przed budynkiem, potknąłem się, lądując na kolanach. Natychmiast wstałem, dobiegając do ławek ustawionych tuż przy siatce odgradzającej teren szkoły. Była połowa marca, 12 w nocy. Dodam, że temperatura oscylowała w granicach 7-8 stopni, a ja niemalże płonąłem. Usiadłem na ławce, próbując się uspokoić. Przed chwilą byłem świadkiem takiego rumoru, że nie sposób było nie słyszeć go na zewnątrz. Tym bardziej, że w oknach niemalże wszystkich domostw królowała ciemność. Ruch uliczny był znikomy. A więc wszystko musiało nieść się po całej okolicy. Teraz jednak okolica tonęła w ciszy. Gdzieś tam przejechał samochód. Za nim autobus nocny. Kilka razy zaskrzeczała sroka. Mignął przebiegający pod latarnią kot. I to wszystko. W tamtej konkretnej chwili nie było ani takiej siły, ani kwoty mogącej zmusić mnie do powrotu. Na samą myśl wejścia do szkoły zacząłem się trząść. Mimo upływu kolejnych minut, a co za tym idzie, coraz bardziej dającego się we znaki zimna, do godziny 6 nie ruszyłem się z zajmowanego miejsca. Do budynku wszedłem dopiero w asyście pana wicedyrektora i nauczyciela fizyki. Na początku próbowałem kłamać, że niby wyszedłem zaczerpnąć świeżego powietrza. Momentalnie jednak zostałem rozszyfrowany. Dali o sobie znać? Zapytał fizyk. Niemo skinąłem głową. Dowiedziałem się, że to, czego byłem świadkiem, nie jest żadną nowością. Takie rzeczy w nieregularnych odstępach czasu dzieją się kilkanaście razy w roku. Próbowano to zbadać. Ksiądz odprawiał nawet egzorcyzmy, lecz nic to nie dało. To coś pojawia się wedle swego uznania. Sami diabli wiedzą, czym się kierując. Wyjaśniła się zatem kwestia moich nocnych zmian, grafiku na miesiąc z góry i dziwnych spojrzeń kończących pracę kolegów po fachu. Nikt nie wytrzymał na nocnej zmianie dłużej niż 2 tygodnie. Wraz z Maćkiem wpiszemy się w ten schemat. Nie ma kwoty mogącej przekonać mnie do przyjścia na kolejną zmianę. Nie omieszkałem zapoznać się z historią budynku.
Otóż przed II wojną światową znajdował się tam szpital dla chorych na gruźlicę. Podczas okupacji naziści zwozili tu wszystkie niepełnosprawne dzieci z okolicy. Następnie przeprowadzali na nich eksperymenty, ostatecznie uśmiercając. Po wojnie znowu był tam szpital dla gruźlików. Na skutek oddania do użytku nowego obiektu szpital przeniesiono, a budynek 10 lat stał pusty, po czym przystosowano go do pełnienia roli szkoły. Od 1979 roku ktokolwiek został w szkole na noc, skarżył się na dziwne dźwięki dochodzące z korytarzy, jak również poszczególnych sal. Za każdym razem, gdy ktoś podejmował próby wyjaśnienia zagadki, nic się nie działo. Od pamiętnej nocy minął rok. Oczywiście rozstałem się z pracodawcą. Obecnie jeżdżę samochodem dostawczym, rozwożąc karmę dla psów. Jest to praca o niebo lepsza od bezproduktywnego stania za 5 zł na godzinę. To, czego byłem naocznym świadkiem, próbowałem, zgodnie z zaleceniami taty, wytłumaczyć na wszelkie logiczne sposoby. Niestety, nie udało się. Po dziś dzień śnią mi się koszmary związane z tamtą, z piekła rodem zmianą. Próbuję zapomnieć, ale im bardziej chcę, tym bardziej do mnie powracają. Od 2 miesięcy chodzę do psychiatry. Na razie nie podałem prawdziwej przyczyny wizyt, ograniczając się do nocnych koszmarów. Nie chcę zostać wzięty za wariata. Mam nadzieję, że z czasem dam radę uporać się z tym. Nie życzę nikomu przejścia przez coś takiego. Te kilka godzin na zawsze odmieniło moje życie. Mimo to nie zamierzam na siłę szukać przyczyn i ewentualnego rozwiązania. Najzwyczajniej w świecie nie chcę drugi raz przeżywać czegoś podobnego. Choć wiem, że to niemożliwe. Chcę zapomnieć. Pragnę tylko spokoju. Nic więcej. Tylko spokoju. Podziękowania dla Arkadiusza Raposy Lisieckiego, który zainspirował nas do napisania tej historii. Opracowanie wersji dźwiękowej dla kanału Mystery TV studiolektor.pl. Tekst Gabriel Grula. Czytał Jakub Rutka.